Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Dale 2 i chyba w końcu dostaniemy się do fortecy Hordy, żeby zrobić tam porządek. Czy damy radę sobie tutaj najpierw odpocząć? Daliśmy, więc lecimy. Mapka oczyszczona. Można ruszać dalej. O, to i faktycznie forteca. Drodzy, jesteśmy atakowani. Spróbujemy ich trochę porezać, zanim podejdą. Ładnie, ładnie. Elendar. Pięknie, pięknie. No tak. O kurde. Ten ciszę rzuca to. Przestań. Dobra, oni go zabiją zaraz chyba. Miejmy nadzieję. Sarklin, do ataku! Kurde, się namnożyło, skurwieli teraz nagle ni stąd, ni zowąd. Słyszycie? Na razie strzelaj. Jaki jest twój Ilindiv? Szamana trzeba zgnoić. Gdzie oni są? Poproś grzecznie, albo cię zabiję. Czemu on ma pełne zdrowie, co my w niego nie trafiamy? Jeszcze żyjesz, Wajzo? Czego? Będziesz cierpiał! Nie, ty nie, ty tu. Strasznie cierpiał! Ty możesz te gobliny... Albo bij go, bij go. Jeszcze żyjesz? Dobra, może tak, bo mnie wkurza ten łucznik, to się go właśnie najpierw pozbędziemy i dopiero. No. Tak jest i oto nasi. Tak, Jabuk. Elendar. Nie wiem, czy zdąży. Oj! Nie, to Keshi nie. Get out of here. Przestań bredzić. Lepiej go jeszcze lecz, bo to... No. Wybrnęliśmy po raz kolejny. Z osaczenia, okrążenia. Ile ja tych naszyjników zbieram. Ale jeszcze słyszę jakieś mędy niedomyte. Sprawdź to, Keshi, czy nie ma pułapek może.
na tych skrzyniach. Jaki jest twój Ilindir? Okej, no okej. To chyba kapłana. Pusta. Poproś grzecznie. Rod Imlit. I jedna dla maga, okej. Czego? A nie, to chyba dla druida, tak? Nie może używać neutralny, okej. A dla kogo to ogólnie jest? Dla kapłana chyba jednak, tylko że nie może używać neutralny kapłan. Dobra, wrzucę to do tej tuby na zwoje naprawdę, bo zawsze w trakcie walki przecież można pauzę dać i tam wyciągnąć i przerzucić, nie? No już za dużo tego jest po prostu. Cyk, 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 szybko. To w sumie jest tak. W walce każda z tych czarów może się nagle okazać, nie, tu przerzucam, przydatny. Więc... Chyba krasnolud najmniej obrywa. Znaczy najbardziej obrywa krwawy Joe, najmniej z wojowników krasnolud mało dosyć obrywa. Bo wiadomo, ci się trzymają z tyłu, no to wiadomo, że mniej będą, ale... Tylko tego głównego gostka trzeba cały czas leczyć. Praktycznie. Szybki zapis i heja. Co tam jeszcze? Pół goblin. Mów. Tak, Jabustan Quarta. Co ty robisz? Pociski się skończyły. Elendar. Tu jeszcze jakiś skurwiel, dawać go. Ognistymi próbował nas pokarać. Tu jeszcze jakaś menda. Toporowy łucznik. Nie masz prawa bytu. Jaki jest twój Ilindir? Oni go wykończą. Mikstury chętnie. Poproś grzecznie, albo cię zabaluję. Ach, nie klikło mi się. Moja sark jest niezrównana. Kurde, no sprzedałbym te kolczugi. Nie wiem w sumie ile one są warte, ale zbroja to zbroja w sumie, nie? Czy nie? Dobra, to najpierw tutaj przeszukajmy. Tu mówiłeś coś, że zamknięte jest, tak? A co jest w środku?
Jest i czar błyskawica, a i nie tylko. Ty kurde, nigdy nie masz miejsca. Co to jest? Torba na mikstury? Czemu jeszcze nie wrzuciłem tu? Wino to nie mikstura? No nie wiem. Polemizowałbym. Teraz wejdą bełty lepszej jakości. Nie no, mikstura. Nie no, i tak wino już przecież. Może to nie jest mikstura w sumie. Unieruchomienie osoby, no. Dobra, jestem z powrotem. A więc tak, łupimy, tak? Czego? Chciałbym tu odpocząć. Da się? Zajebiście, że się da. Słońce wstało. To główna brama, nie? Tak? Otwórzmy sobie. Chimera. Strzała lepszej jakości, to tak, to wezmę. To wejście do fortecy musi być, ale wejdźmy na mury jeszcze sprawdzić. O, już. O co chodzi? Dobra, trzeba mu to zdjąć. Mów! Wael. Okropne zauroczenie, próbuję rzucić. Tu jestem. Jestem gotowa. I tymi właśnie magicznymi pociskami fajnie się zdejmuje to lustrzane odbicie, nie? Udało mu się rzucić to, kurde, okropne zauroczenie. Fuck. Tak, Jabuk. Chujowo. Mam rozproszenie magii zapamiętane? Nie, chyba co? To mój błąd. Elendar. No nic, może będzie tak stać. Gotuj się na skubę! Okropne zauroczenie trwa w chuj dłużej niż zwykłe. Nie wiem, czy też nie... Zależy, bo tam... Może będzie trzeba rzucić rozproszenie magii właśnie. Przestań bredzić. Kurwa, okrążyli nas. Słyszę cię. Aj. Jaki jest twój Ilindif? To ciul, zawalczymy, nie? Poproś grzecznie, albo cię zabiję. Taki jest Elushin. Tak? Co? Czego? Dobrze. Dobra, spadamy. Udało się wybrnąć. To lubię, jak nam się udaje. Tylko nie wiem, jak długo to, kurde, okropne zauroczenie w tej gierce trwa. Albo trzeba będzie rzucić rozproszenie, albo przejdzie samo.
po jakimś czasie. Rod Imlit, niech Yolklon powiodą cię do otchłani. Okropne zauroczenie to, kurde, nie przelewki. W sumie to chyba sam mam w swoim zauroczenie zwykłe, może to jest tak ciek. Zobaczymy zaraz. Ja chyba sam mam w swoim repertuarze, więc mogę sprawdzić w sumie. Okropne zauroczenie. Podobnie do zauroczenia, z tą różnicą, że ofiara wpada w szał bojowej broni swego pana, rzucającego czar. Walcząc nawet ze swoimi dotychczasowymi sprzymierzeńcami, czar ten ma takie samo ograniczenie jak zauroczenie. Ma on wpływ na istoty dwunożne. Tak więc można zauroczyć wojownika 10 poziomu, ale nie ogra. Udany rzut obronny na siłę woli niweluje wszystkie efekty zaklęcia. Czas działania 20 rund. Musi minąć. Przejdzie mu samo. Tak, Jabuk. Takeshi teraz dobrze zawalczył, nie? Dzięki temu wybrnęliśmy i też pomogło to wsparcie ze strony Leylaty w postaci przyspieszenia ruchów. Co on, nic się nie leczy? Cały czas pomarańczowy jest. On ma tak dużo życia po prostu, już 119. Ciężko go wyleczyć, kurde. No nic, musimy poczekać. On tu niby powinien nas atakować, ale jego pan zginął. O, przeszło mu. Jego pan zginął właśnie, więc on nie miał kogo bronić w zasadzie. Dlatego chyba tak stał i nic nie robił. Ogólnie to zapis by się przydał. Strzały wyższej jakości. Mapka. Jest jeszcze miejsce na wrogów. Mogą jakieś mędy jeszcze się tu czaić. Oj. Niechcący quick save'a zrobił. Co to, kurde? Leżę? Słyszę cię. Jeszcze są jakieś... Co to, troll? No, na trollów to wiadomo najlepiej. Ciekawe, że zginął od razu bez ognia. Jakieś mieć broń, która właśnie zadaje obrażenia od ognia lub kwasu, to będzie szybko. O nie, tobie nie pozwolę na to. Czarownik śmierdzący. Już zaczął coś rzucać, nie wiem co. No z kraju śmierci, tu jedzie szaman, jestem, dawaj go. Dobra. Elegancko. Uwielbiam te gry, nie? No po prostu kocham. Mówię wam, mogliby tego zrobić. Tym bardziej, że ogólnie rzecz biorąc, mogliby, bo
No, tak jak mówiłem, to jest ten świat zapomnianych krain. Tutaj zobaczcie sobie mapę, jeśli nie znacie, nie? Faerûnu chociażby, czy w ogóle tego całego Abertoril, czy jakoś tak się nazywa ten cały świat. Ile tam jest miejsc, w których mogłyby się dziać przygody. Właśnie dlatego to jest Dungeons and Dragons, no nie? Żebyście mogli sobie wziąć podręcznik, kupić i z przyjaciółmi usiąść przy stole, no i grać, tak? Przechodzić te przygody, które wymyśli mistrz gry. Dlatego ileż można by też gier tego typu zrobić, no nie? Ja mówię, to skończyło się to dlatego, że się skończyła moda na to i przeszło w 3D i RPG akcji typowe zaczęły mieć więcej do powiedzenia. Ale no, myślę, że to by był dobry pomysł, gdyby ktoś właśnie spróbował zrobić właśnie w świecie zapomnianych krain. Bo nie mam nic przeciwko Pillarsom ani Divinity Original Sin. No oczywiście pamiętamy, Baldur's Gate 3 powstaje, tak? Jeszcze jest w Early Accessie. Ale coś takiego normalnie mogliby zrobić jeszcze w świecie zapomnianych krain i to by było... Dla mnie to by było zajebiste, no nie? Ja bym grał na pewno. To są te bełty dla ciebie. Ta strzałka na sprzedaż jest prawie na pewno. Strzałka mrodu zupów wracająca. 25% szans na zadanie obrażeń od chłodu. Ciekawe. Jedna strzałka, rzucasz po prostu. Zasięg? Nie wiem. Pewnie na sprzedaż będzie. To już znamy. No i spoko. I co? To chyba wchodzimy do środka, tak? Szybka rundka dookoła murów. Oni mogli mieć te strzały lepszej jakości. Kurde, tyle tych świecidełek zbieram, że aż myślę sobie, ja pierdzielę, ile to kasy. Pewnie będzie. Ten miał ogniste strzały właśnie. No, rozporządzanie ekwipunkiem jest częścią tej zabawy. Pojemnik pełny. No to mamy świecidełek pełno. Co? Płomienna strzała. Zwykła strzała. Okej, warto było, więc pójdziemy też i z drugiej strony. Zresztą tam jest wejście. Ups, nie to. Elendar. Czego chcesz? Wchodzimy. Czary. Słyszę cię.
Nie mam tylko tych pocisków, kurde. O ty kurde. A, fuck, dajcie odpocząć. Powiodą cię do otchłani. Jaki jest twój Ilindi? Ustan Elgados. Moja Sarg jest niezrówna. Poproś grzecznie, albo cię zabiję. No. Czego? Let's do it. Siema. Na moja Sarg jest niezrównana. Nie mam pojęcia, skąd się tutaj wzięliście i nic mnie tu nie obchodzi. Stary ork. Najgorzej jak na plecy wejdzie. I z zachusta i Lindich. Ale po to właśnie sobie magiczne pociski odzyskałem w śnie. Żeby właśnie takich, kurde, niechcianych czarowników. Przecież ten tu chyba nawet nie czarownik. A może jednak? Tak, Jabuk. Klucz. Pewnie do tych drzwi. Co to? Irytuje mnie twoja niekompetencja. Zniszczymy ludzi, zaufaj mi. Dłużej już nie będę tego słuchać. Dostrzegam plany, które ułożyłeś, ale mam też świadomość tych, których rozwiązanie już nadeszło. Moja zdolność rozumienia twych porażek gwałtownie zanika. Nie mogę pozwolić i nie pozwolę, by taki stan rzeczy trwał. Odtąd więc będę dyktowała ci twoje posunięcia. Sherin Kell, nie ponieśli my porażki. Targos dotkliwie odczuło nasz cios. Ludzie, oni drżą. Nie, oni nie drżą, ty czystej krwi półgłówku. Półgłówku! Zabijam za mniejsze zniewagi. Zamilcz, Gutmo. Ludzie odparli te twoje nieudolnie zaplanowane ataki. Oni nie drżą i wiedzą już o naszej obecności. Pora planowania minęła. Poprowadzisz tę armię do 10 miast i zrównasz je z ziemią. Moje ataki osłabiły te miasta. Sherin Kell. I teraz dorżnięcie ich będzie znacznie łatwiejsze. Myślę... Przestań. Nie myśl, tylko zacznij działać. Wystarczy, że wiesz, co cię spotka, jeśli dalej będziesz zawodzić. Być może nie tylko twoja głowa zostanie zatknięta na włóczni.
Isair i Madae mogą mnie pociągnąć do odpowiedzialności. A na to nie pozwolę. Musisz mi zaufać, Sherinkal. Ta armia rozniesie Targos, a i pozostałe miasta upadną i spłoną. Po twojej nieudanej próbie wysadzenia Targos, po utracie oddziałów, które zaraz potem miały wtargnąć do miasta, i po sromotnej porażce twoich wojsk przy brodzie Shaingarn, obdarzanie cię zaufaniem przychodzi mi z wielką trudnością. Przekonasz się, Sherinkal. To moja armia i ja ją poprowadzę. Niech to będzie dla ciebie ostatnim ostrzeżeniem, Gutmo. Niezwykle rzadko wykazuję się taką łaską, ale mam pilne sprawy do załatwienia z innymi oddziałami na moim zachodnim froncie. Nie mam już cierpliwości, by dalej o tym mówić. Zniszczę Targos, potem moja armia zniszczy ciebie, Sherinkal, i twój legion. A więc widzimy, mamy potwierdzenie tego, że planują zniszczyć wszystkie 10 miast, czyli to jest jakaś, kurde, no, inwazja na szeroką skalę, prawda? Musimy temu zapobiec. Oczywiście zajmiemy się tą fortecą już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.